Cześć, witajcie, tutaj Husiek i witam was w kolejnym odcinku moich przygód w Minecrafcie. Tak, ostatnio skończyłem sobie w tej farmie, zrobiła się noc i że jest noc, to idziemy znowu na polowanko. Mam nadzieję, że może tym razem się uda już zdobyć Endermana. Jeżeli nie, no to trudno. Jeżeli się nie da zdobyć, no to myślę, że w przyszłym odcinku wybierzemy się do tego naszego drugiego świata. A tymczasem idziemy polować. Tylko czekajcie, że sobie coś przegryzę. Może pomidora. Dobra. Dobra, Enderman. Pasuje Endermana zdobyć. Haha. Pajączki. Pajączek pójdzie pierwszy. Dobra. Następny będzie. O, ciasteczkowe. Ło. Dawać, 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 dawać. Pójdziesz ty. O, Holender, nie mam przy sobie złotego miecza, a tam jest wilkołak. Więc spróbujemy go zdzielić tym ognistym mieczem. Chyba, że sobie pójdzie. Ja pierdzielę. Gin, zjaraj się w cholerę. No patrzcie, jaki dziul. Nawet się jarać nie chcę. Siedrze. O, wreszcie. Ale jednak złoty miecz. Robi. A pójdziesz, ty cholero, jedna. No, złoty miecz jednak robi swoje. Ło. Co to miało być? Nie mówcie, że teraz takie, najnowsze aktualizacje robią takie małe boom. A że jestem ciekawy, będę musiał to sprawdzić za chwileczkę. O, Franca jedna. No patrzcie. O, jaka ekipa. O, już nie robi. Glowstone nie robi takich dużych. O, tam jest wilkołak, więc pieprzę tam iść. Obróć się, Krypusie. To jest standardowy. Edek, 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 edek. Chodź tutaj. O kurde, wilkołak. Poszło won. I co, znowu mi nie dał tej... Ja pierdzielę, jest perła. Fuck yeah. Wypieprzaj. Jest perła, jest perła. Tararara. Wracam do domu, muszę ją zostawić, bo... Chodź tu ziemny, pokaż co ty potrafisz. Yeah!
Już teraz nie robią takich dużych. Wcześniej były to naprawdę olbrzymie, a teraz widzę, że jest na luzaku. Więc to dobrze, dobrze, że to zmienili, bo naprawdę raz, że mogło to lagować grę. A dwa, było troszkę uciążliwe, jak to taka kupa powstawała, aż olbrzymia. Naprawdę nie było ciekawie. Zresztą widzieliście w tym odcinku, jak mi tutaj przy domu wybuchł, to miałem prawie pod sam dach, znaczy pod balkon. Yeah, mam perłę. Fuck yeah. Dobra, pokażę wam teraz, jak zrobić te panele do przesyłania tej energii. Potrzebujemy szkło i redstone. Szkło zamieniamy normalnie w szyby. Prawda? Mamy 16. I ustawiamy to w taki krzyżyk. W środek dajemy redstone. I mamy z tego 8 sztuk tego taumik połączenia i tak dalej. Mi na razie spokojnie 8 wystarczy, więc nie potrzebuję więcej. Ja oczywiście tutaj sobie kiedyś też zrobiłem. Mam już 21, więc to kiedyś sobie tam wykorzystam. To myślę, że może tutaj iść. Perła, właśnie, teraz potrzebuję i tutaj se nie pamiętam. Se nie pamiętam, jak to szło, ale podejrzewam, że perła. Kamienny ten. I coś tam jeszcze. Czekajcie, gdzie to było. Jeszcze chyba niżej. O. To. Czyli tak, 4 przytopione. I jeden piec. Dobra. 4 przytopione, jeden piec. Co to jest? Tomic Node. Czekaj, sprawdzimy też, co to robi. Dobra, czyli tak, muszę przetopić sobie troszeczkę kobla, a mianowicie 4 sztuki. A, i zrobić jeszcze piec. Bo z tamtych piecy przecież nie będę tego brał. Dobra. Pyk, pyk, pyk. Dobra, węgiel mam 1 sztukę, wystarczy. Tu. I tu. Niech się przetopi. Tak, będę jeszcze potrzebował jedną perłę, żeby zrobić sobie ten kondensat cały, przy którym będę już sobie mógł tam przerwać wszystko. I nad tym mi troszeczkę pewnie zejdzie. Jakby nie patrzeć, czekajcie, tutaj jest ten. O, infuser to się dokładnie nazywa. Infuser. Duplikator właśnie, też fajna sprawa, ale ja duplikatora raczej sobie budował nie będę. Jest to troszeczkę za duże ułatwienie. Duplikator robi to, że wsadzamy, załóżmy, do niego klocek albo sztabkę złota, zasilamy go tą energią z tych, na przykład z tych całych wieżyczek, tych obelisków, albo my przerabiamy energię na tą, to całą energię do tego, z tego pojemniczka do tego duplikatora i on nam duplikuje wszystkie możliwe itemy. Czyli na przykład jak mamy tam, wrzucimy jeden diament, on się zduplikuje jako drugi, czyli sklonujemy go raz dwa i tak możemy klonować co stack sobie nawet. Wrzucamy 64, załóżmy, sztuki diamentu i one nam się wszystkie duplikują, mamy za chwileczkę kolejny stack i to jest według mnie troszeczkę za duże ułatwienie, więc stwierdziłem, że duplikatora może nie będę robił, albo może go zrobię, ale będę go używał do takich rzeczy jak na przykład perły z Endermana, co naprawdę jest ciężko zdobyć, do rzeczy naprawdę, które jest ciężko zdobyć, do takich rzeczy diamenty, złoto czy coś, to według mnie jest zbędne. Także potrzebujemy jeszcze zrobić ten infuser. Tutaj potrzebujemy perłę, jeszcze jedną perłę z Endermana i pistona. No to widzę, że będziemy musieli znowu poszukać kolejnego Endermana, który nam wyrzuci perłę.
No i zobaczymy. Dobra. Mamy tu gotowe, że mam tutaj ten, to sobie zrobimy tu. Tu tak. Tu. I tu. No i mamy dawnik, coś tam, coś tam. Dobra. Ja sobie to postawię wszystko w pokoju, tam gdzie mam te enchantowanie, magię i tak dalej. Wszystkie sobie już przyniosłem, te skrzynie tu. To wrzucamy tu. I od tego pro... What the fuck? O raju. Szczerze, przez chwilę miałem myśl, że to jest ogr i tak... Dobra, wracając do tego, ale popatrzmy sobie jeszcze, jak ja tutaj jestem. Myślę, że... Chociaż nie wiem... Mógłbym ściągnąć ogra, jakbym tutaj stał. O, nie byłoby ciekawie. Będę musiał chyba jeszcze przesunąć to... To ogrodzenie. No ale dobra, wracając zaraz do tego jeszcze. No i od tego całego... infuzera czy pojemnika prowadzimy sobie szklane rurki. Ja sobie dam dwie szklane rurki, bo tutaj będzie stał ten infuzer, więc nie ma sensu. Więc wystarczy te dwie. No wiadomo, jak ktoś chce tam więcej, no to sobie może na przykład dać więcej, nie prawda? I można to rozgałęziać. Sorry. Może to zebrać. I na przykład możemy mieć tych infuzerów kilka. Tutaj będzie na przykład jeden, tutaj będzie kolejny i tak dalej. Jest potrzebny tylko jeden, więc nie ma sensu. Ale jeszcze miałem właśnie sobie sprawdzić, co to jest z tą sztabką złota. Z czterema sztabkami złota dokładnie. Bo to się robiło w ten sposób i do tego się dawało to? Nie. Czekajcie, jak to było. Czy na odwrót? Sztabka złota w środku pewnie, a cztery w tym. Dokładnie. Taumic Node. Zobaczmy, co to jest Taumic Node. Aha. Dobra, już wiem. To też nam gromadzi paliwo i z tego też jest pobierane do reszty. Wiadomo, z tego kociołka możemy przetransportować sobie do tego paliwko i z tego może nam się po prostu to zbierać. Ja sobie jeszcze zrobię, sorry, jeden taki wynalazek z drugiej strony. Co mi się przyda? No, drugi będzie z tej strony. No i tutaj po prostu, chociaż inaczej. Raz, dwa. Tutaj damy ten. Jeden. I drugi. Dobra, no i tu się będzie zbierać. Teraz wam pokażę, jak się napełnia tą całą maszynerię. Wezmę dwie sztabki złota. Wiadomo, to może być złoto, glowstone, diament. Nie wiem w sumie, czy może być żelazo. Zaraz zobaczymy jeszcze. Wezmę jedno żelazo. Podejrzewam, że pewnie też. Tak, żelazem też możemy wrzucać. Pomidory? Nie, pomidorów nie możemy. A widzę, że nawet... Nawet jedzenie możemy. I widzicie, to całe urządzenie przetapia nam to to paliwo do tutaj właśnie, do tego pojemnika. Jak wrzucimy jeszcze tych melonów trochę. Widzę, że możemy jednak chyba wszystko przetopić. To tam się zbiera kolejne. A zaraz wam pokażę, co się stanie, jeżeli przepełnimy. Takie urządzenie nasze. Dobra, jeżeli są już te pełne, zmagazynowaliśmy sobie tą energię, no to ten nadmiar energii będziemy mieć tutaj.
Teraz wam pokażę, co się stanie, jeżeli damy tego za dużo. Może lapis pójdzie. Lapis w sumie nie jest aż mi tak bardzo potrzebny. Więc zobaczmy. Pójdzie, pójdzie. Naprawdę trzeba użyć tego dosyć dużo. Mi się wydaje, że stack chyba będzie jeszcze za mało. I patrzcie, co się teraz dzieje. Zaczynam się to przelewać. I tutaj z tego za chwileczkę powstanie nowy mob. Tak. Taki oto slime. Który będzie rósł. Więc ja go tam wolę za chwilę, za chwileczkę zabić. No, tego trzeba sobie w niego trafić. No. I z niego... On będzie sobie cały czas rósł. Nie wiem, czy są jakieś właściwości jego, czy też nie ma. W każdym razie wolę się w domu nie dowiedzieć. Pokazałem wam to szybko i wolałem go szybko zabić. No i widzicie, teraz mam tej energii naprawdę całą masę. Ja bym podłączył jeszcze jeden taki dyfuzor. Ja na to będę mówił dyfuzor. Podłączymy jeszcze jeden. Raz, dwa, trzy, cztery. I jedna sztabka złota. To ta prawdopodobnie energia przeleje się do kolejnego tego dyfuzorka. A. Holender. O, widzicie? I ten nadmiar jest ubywa z tego pojemnika. I przenosi się tutaj, napełniam kolejny zbiorniczek z tym paliwem. Nie wiem, czy damy go radę zebrać, ale tak, jak go zbierzemy, to tak, tracimy nadmiar, czyli nie możemy tego paliwa przenosić, szkoda. No ale to nic. Dobra, no to cyk. Znaczy tutaj ładnie zaaplikuję. Wszystko będzie napełnione. No cóż, jeszcze mi zostaje tylko zdobyć jedną perę z Endermana. No i zrobimy sobie ten infuzer cały, czy induktor, czy jak ktoś tam zwie. No, myślę, że to wszystko będzie także w tym odcinku. Mam nadzieję, że mod wam się podoba. Jest to mod zaimplementowany w Jukeboxa, więc jeżeli sobie zainstalujecie Jukeboxa, to będziecie go mieć. Przegryziemy sobie jeszcze pomidora. No jak żeśmy sobie przegryzili tego pomidora, także będę się z wami żegnał. Dzięki wam za uwagę. Także komentujcie, czy wam się mod podoba, co o nim sądzicie. Jeżeli ktoś go używał, to dajcie swoje wskazówki, jeżeli coś o nim wiecie ciekawego. Na pewno mi się bardzo przydadzą. A tymczasem trzymajcie się, no i cześć.